Jeszcze nic nie konkuruje z Audio City. Tak. Irlandzkie wróżki konkurowały z Audio City. I Irlandzkie wróżki kontrolują internet. Teraz kontrolują Audio City. I nasz grafik. I grafik tak. Jak już tutaj jesteśmy i o grafiku mówimy, to witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych słuchaczy 6 miesięcy później wspaniałym ósmym odcinku szóstego sezonu naszego ulubionego podcastu Horrendum. A nie dziewiąty? Nie, ósmy jest. Jak to? na ty żyjesz w innej czasoprzestrzeni, To jesteś jeden odcinek do przodu. Naprawdę? A w rzeczywistości jesteśmy trzy odcinki w plecy. Jak to się stało? To czekaj, to ja mam jeden odcinek, a ty dwa jeszcze do zrobienia? Si. Bo... Na jednym spotkaniu nagraliśmy tylko jeden odcinek i to zniszczyło Aha. cały hard no, hard no mogram naszych nagrywek. Harmonogram? Ham Hambombongam. -ham a Faktycznie. Faktycznie, Dlatego... masz rację. Widzisz, jak ja ci ufam, musiałam sprawdzić na YouTubie. Taka jestem przyjaciółka. Do, dobrze, dobrze. Nie ufaj nikomu, a nawet nikomu. Niki to jest zdradziecki duszek. Czyli od razu kracza jakaś nowa postać do naszego tego. Nie, yeah. ale... Mariusz, ja zapomniałam zmienić tą miniaturkę. Jaką miniaturkę? Pamiętasz, jak mi poprosiłeś, żebym zmieniła miniaturkę do nowego odcinka, bo słabo widać? Teraz no. tak patrzę, że nie zmieniłam to No to już nie, To już nie zmienia i przyjęła oh. się. O... Oh. Moi drodzy... Coś mi się wydaje, że te dzisiejsze odcinki będą no, wesołe. Bardzo wesołe. Ale, Justyna, ja muszę przypominać nam, żebyśmy włączyli kamerki, ale tylko dla nas, żebym wiedział, kiedy mogę ci przerywać, a kiedy nie. Dobra, to co włączamy kamerki? Nie, już za późno. Niech za późno przecież możemy włączyć kamery. Dwie, min dwie minuty podcastu, już, już za późno, jakby. Miałaś swoje pięć minut. O znaczy, no, miałaś swoje dwie minuty, nie pięć, i zmarnowała się. Cholera. E, więc teraz, naszym słuchaczom, zmarnujemy całą godzinę. No i super. Bo tak jak zawsze, zniknęliśmy na pół roku. No. Nie planowaliśmy tego, ale jest sezon, sezon wakacyjny jest. Justyna była na wakacjach, ja wróciłem z wakacji. Mamy o czym teraz porozmawiać. Będziemy rozmawiać o, o wakacjach. Większość naszych słuchaczy. Jest w przedziale szkolnym, takim wiekowym szkolnym. Więc my będziemy sobie teraz rozmawiać o wakacjach, a oni i tak już siedzą 50 czasów w szkole. Więc to będzie dla nich takie straszne horrendum z naszej strony, że będziemy wspominać nasze wspaniałe, szczęśliwe, słoneczne czasy. Justyna, co ty robiłaś na wakacjach? Um, u mnie na wakacjach była Megan i sobie pojechałyśmy w góry. Na parę dni i byłyśmy też we Wrocławiu na parę dni. I co? Wspinałyśmy się na ym... Boże na stół gizerski i wspinałyśmy się na sępią górę. I byłyśmy na wodospadzie Kwisa i złapał nas taki deszcz, że mało się nie utopiłyśmy. Także było super. No. Nic, nic przerażającego, ale co jeszcze robiłam, yy, można powiedzieć, to jeszcze był taki w miarę okres wakacyjny, bo to był początek września. No, taki studencki okres wakacyjny, jeszcze powiedzmy, bo studenci jeszcze mają wakacje, końcówkę. To pojechałam sobie już sama do Warszawy na yy, Terrible Influence Tour, to jest. Show, który wystawiają Dan i Phil, ci tacy brytyjscy YouTuberzy, których yy... no być może ktoś tam z naszych słuchaczy zna, bo to powiedzmy rzeczy w moim stylu. Um, no i co? No i show był super i chciałam wspomnieć o tym właśnie, że strasznie mnie rozbawiło, bo oni też mieli taką przerwę, tylko oni tak już polecieli z tematem. Zrobili, że robią sobie przerwę od swojego kanału z Danenfield Games, nie? I ta przerwa trwała 5 lat. Słuchaj. No, i oni mieli na scenie, jak robili właśnie ten show, to był taki jeden osobny mikrofon z boku sceny, i on miał takie echo. I zawsze jak mówili o tej przerwie, to Phil podchodził do tej, tego mikrofonu i mówił hiatus, czyli przerwa. I to tak echem się roznosiło po całej tej, po całej sali, i mówimy, tak powinniśmy zrobić, co nie? Mieliśmy po ostatnim odcinku półroczną przerwę i takie echo. Echo, o, o. Znaczy można to z ten zmodulować, ale nie no wiem, i tak czy mi się będę to, bawił, więc... Tak, tak mi się to skojarzyło z nami, bo oni też właśnie, to jest taki ich inside joke, że e, ich widzowie byli właśnie straumatyzowani przez tą długą przerwę, która tak znikąd się pojawiła. Generalnie. I tutaj... Mo Tutaj mogę idealnie przejść, co strasznego się e, e, wydarzyło w Twoim życiu przez te ostatnie parę miesięcy, jakie nagrywaliśmy, bo chciałbym tutaj przejść do Twojej historii. E, z... Aha, dobra. Tak, dobrze, moi drodzy. A więc tak. <śmiech> <śmiech> I nawet mam to udokumentowane. To ja potem Ci wyślę, żebyś wstawił mojego krótkiego vloga, jak, jak to się działo. A więc wracałam sobie już z tego show, już było po wszystkim. Byłam sama, więc sobie wynajęłam, jakby jak, jak szlachcic, wynajęłam sobie na ten, na nockę. Chciałam w ogóle y, spać w tym kapsułowym hotelu, ale był strasznie daleko od y, tego miejsca, tego klubu, gdzie był ten show, więc w sumie stwierdziłam, dobra, nie będę po nocach wracała ani taksówkami się gdzieś ten. Więc sobie wynajęłam pokój po prostu w takim, jakby nie hotel, tylko takie apartamenty, nie? No, ale normalnie z recepcją i ze wszystkim. No i miałam sobie karty do mojego pokoju i, i stwierdziłam, dobra. Jestem głodna, ale po drodze nie będę gdzieś tam się zatrzymywała, tylko sobie zamówię. Już niech mi przywiozą do tego, do hotelu, jakąś tam pizzę czy coś. Więc sobie szłam, już taka głodna, ale dobra, za ile to będzie, za jakieś 20 minut już będę w pokoju i nie będę mogła sobie zamówić, przecież nic się nie stanie. No i stało się to, że moja karta do pokoju jakby działała, bo światełko się na drzwiach zapalało, ale drzwi nie chciały się otworzyć. Jakby coś się tam zacięło tak manualnie, więc mówię: No, ja pierdolę. Co jeszcze? Co jeszcze się dzisiaj stanie? Jestem głodna, zmęczona i, i technologia mnie nie lubi. Dobra, wracam na recepcję. Poprosić o jakąś tam pomoc, żeby ogarnęli, co z tą kartą się dzieje. No i poszłam na recepcję. Pan recepcjonista to był taki dwudziestoparoletni student, taki takich chłopaczek, nie? I taki chłopaczek, i on mówi: Dobrze, no to ja wezmę, bo ta karta to czasami te drzwi się tak zacinają. To ja wezmę manualny klucz i, i, i pani to otworzy i będzie okej, okay. to idziemy. No i sobie wsiedliśmy do windy. Winda się zamknęła, my tam sobie gawędzimy. Winda tak podjechała, może pół centymetra do góry. I tak coś pierdolło, zatrzęsło się, zgasły wszystkie kontrolki, i cisza. I tak stoimy. Ja na niego, on na mnie. I on mówi: A co się stało? Ja <laughs> mówię: No kurwa, nie wiem. Chyba się zacięliśmy. I w nie było zasięgu. Faktycznie się totalnie zacięliśmy. Wszystko się pierdolło, cały system padł. Wciskanie tego guzika na pomoc nie dało nic. Z tym takim mega, mega słabym zasięgiem na takiej pół kreski. Udało mu się dodzwonić do jakiegoś ochroniarza, który tam jest. Przyszli ochroniarze, przyszła jakaś inna recepcjonistka, ledwo ich było słychać za tych drzwi. Próbowali nas otwierać, bo mieli tam jakiś specjalny klucz, którym teoretycznie się robi takie rzeczy, no ale nie potrafili tego zrobić i jeszcze coś tam spierdolili bardziej. Generalnie siedzieliśmy w tej windzie ogólnie, łącznie prawie godzinę bo przez pierwsze pół godziny oni próbowali nas otworzyć i jeszcze bardziej zepsuli drzwi później dzwonili po serwisanta później serwisant sobie jechał do nas i tak jak się go pytali przez telefon ile to panu zajmie no niedługo no ale co to znaczy niedługo no niedługo będę no i super i siedzimy w tym czasie ja i student zaprzyjaźniliśmy się bardzo, pogadaliśmy sobie, przeszliśmy na ty, poopowiadałam mu o podcaście, że będę miała kontent, bo śmiesznie, bo się zacieliśmy w windzie. Po czym przyszedł pan serwisant i pan serwisant powiedział: O kurwa, no, zepsuli faktycznie te drzwi, tak to bym was, was już teraz otworzył, ale oni tu coś jeszcze spierdzielili, jak próbowali was otworzyć, więc super. I powiedział: Chyba zerwała się linka więc będę musiał was manualnie wciągnąć. Trochę. Ja mówię, kurwa, gdzie wciągnąć? Na trzecie piętro nas będzie wciągał? Przecież my ledwo ruszyliśmy. Ale jemu chyba chodziło, żeby po prostu trochę to opuścić niżej, o te pół centymetra, które podjechało. No ale powiedział wciągnąć, więc już trochę mieliśmy, już trochę nasze uśmiechy, które gdzieś tam sobie w takim tym kryzysowym momencie staraliśmy się dobre humory zachować, to już nam trochę zrzedły miny. No ale ja mówię do pana studenta, Dobrze, że ten, że jesteśmy na piętrze zero, to się nie boję, bo tak to bym się stresowała, jak on mówi o tym wciąganiu, że gdzieś pierdzielniemy na dół, jakieś oszukać przeznaczenie czy coś, nie? Na no, pan student tak po chwili milczenia mówi, no jest jeszcze minus jeden i minus dwa tam na dole. Ja, mówię, ja pierdolę, umierać czas. Nie wiem, czy się modlić, czy nie, czy tak przez ostatnie sekundy życia, być może się przerzucać na jakąś religię, aby w razie czego gdzieś tam uzyskać dostęp. No ale dobra, chyba nie będzie tak źle. Nagram śmiesznego vloga, że czekamy aż nas pan otworzy, coś tam nagle się włączyły kontrolki z powrotem, więc to chyba dobry znak. <laughs> Wciągają nas na górę. O! O! 40 minut, zamknięcie kwincie. Tragedia. <noise> Ale już przyszedł pan, pacho, pan pachowiec, pachowiec i nas otwiera. Ale jak już się włączyło, to chyba dobry znak, nie? No coś tam piknęło. A, że piknęło. No tak. Update kurwa zgasło światło. Mm. Już tam się śmiejemy. W oczy śmierci ewentualnej, po czym nagle gasną wszystkie światła. Całkowita czarna dupa ciemność się robi. I to no dobra, czas umierać. I mam to też nagrane. Jak gasną światła. Um. Ale skończyło się na tym, że po tym zgaśnięciu świateł, pan faktycznie trochę na tym sznurze nas jakby opuścił niżej, i w tym momencie te drzwi na tyle się odblokowały, że on mógł je jakby tymi swoimi specjalnymi narzędziami otworzyć. No i jak wyszłam, to mało tego pana nie uściskałam. Weszliśmy już schodami na górę do mojego pokoju żeby mi y, pan recepcjonista manualnie te drzwi otworzył kluczem. Sprawdziliśmy jeszcze, czy na pewno teraz będą działać na kartę. Działały. No i co, pożegnaliśmy się po tym takim. To jest taki moment, wiesz, jesteś godzina utknięta z kimś w windzie i tak już tak się czujecie taką więź traumy i się musicie żegnać. I tak, kim my jesteśmy dla siebie teraz? <śmiech> Przyjaciółmi, <śmiech> <śmiech> bratnimi duszami? No nie wiem, studencie, ale student sobie poszedł i słuchajcie, wrócił do mnie po pół godzinie z voucherem na darmowy lunch na następny dzień, żeby mi wynagrodzić to, że siedziałam głodna w windzie i marzyłam o mojej no. pizzy. No. No i co? Zamówiłam sobie pizzę i tak jak miałam tą pizzę sobie zjeść o 12, to ją jadłam dopiero o drugiej w nocy, bo tak to się wszystko przeciągnęło, ale... Powiem wam, yy, że jestem zaskoczona swoim jakby... Spokojem podczas takiej sytuacji. Nie wiem, czy to jest dlatego, że chodzę na terapię i mam już tak ogarnięte, jak sobie radzić w stresowych sytuacjach, czy to, że mam taki opóźniony, trochę jakby opóźnioną reakcję, bo potem jakby ten cały stres na mnie spadł dopiero później. Było takie matko, a co jakby umarła, a co jakby ta winna spadła na to minus dwa i bym się zgniotła i to by były moje ostatnie momenty. Ale całe szczęście nie zgniotłam się i żyję i mogę teraz opowiedzieć tą historię. Powiem Ci Justyna, że jak nagrywałaś filmiki e, dla mnie na WhatsAppie, no. to ja myślałem, miałaś taki vibe z tym recepcjonistą, że ja myślałem, że poznałaś słuchacza horrendum Nie. i że jedziecie razem na jakąś ten. E, na jakąś przygodę czy coś. A to teraz się dowiaduję, że to totalnie jakiś randomowy ziomek z hotelu. Tak, to był randomowy ziomek. I mu ten. I po powiedziałam mu o podcaście, to powiedział, że kurczę, no to będziesz miała fajny content, żeby poopowiadać. Kontent <grymne> się sam robi. No. Być może dlatego teraz będzie słuchaczem horrendum może tego słucha. Jeśli tego słucha, to Bartek, pozdrawiam cię serdecznie. <grymne> <grymne> y dlatego mamy takie trzy miesięczne przerwy, żeby po prostu. <grymne> Coś się podziało, żeby było o czym mówić, nie? Tak, zdobywać kontent. Tak. Ja też mam straszną historię, e, ale ta straszna historia była tylko w mojej głowie i jako że ty się tak długo nie widzieliśmy, to pozwolę sobie e, opowiedzieć. No to dobrze, to e. dawaj. Też jestem bardzo ciekawa. To tak, e, ja wróciłem sobie z e, urlopu. Poleciałem sobie spełniłem swoje marzenie i poleciałem do Hiszpanii. No i jako, że mieliśmy lot o... W Hiszpanii byliśmy o 23.30, więc stwierdziliśmy, że zamówimy sobie taksówkę, bo nie będziemy w obcym kraju, w obcym mieście po nocy się szlajać do, jakiegoś, do jakiejś obcej dzielnicy z walizkami, bo jeszcze ktoś nas okradnie, czy coś innego się stanie. No i tak zamówiliśmy sobie przez aplikację, uwaga, to nie jest reklama. Przez aplikację Booking sobie zamówiliśmy taksówkę 6 miesięcy wcześniej, co nie? No. No, że tam tak, taksówkarz ma numer twojego lotu, będzie wiedział, czy lot jest opóźniony, czy nie. I, I tak jak na tych filmach takich amerykańskich, że będzie stał z karteczką, z twoim imieniem i nazwiskiem, co nie? Ale super. No, I sobie podejdziesz do niego i powiesz, hello, it's me i on weźmie Twoją walizkę i tak romantycznie y, pójdziecie z nim do tego do, do taksówki. Ale moi drodzy słuchacze, życie to nie film i jeśli aplikacja wam mówi, że pan Stefan będzie trzymał e, tabliczkę z waszym imieniem i nazwiskiem, to istnieje taka szansa, że nie będzie. I my wiesz, o -o. wylądowaliśmy, wychodzimy o tej 23:00 e, w Alicante w Hiszpanii. Wychodzimy z, wiesz, z tego portu lotniczego, gdzie ten jest ten wielki hol, gdzie Ci taksówkarze stoją? No, kuwa, nikogo nie ma. Nikt nie stoi z żadną tabliczką z moim imieniem. Nie ma takich potencjalnych, wiesz, ludzi i mówię, no, wiesz, zapłaciliśmy za taksówkę z góry 6 miesięcy wcześniej. Dostaliśmy informację, że mamy kierowcy. Kierowcy nie ma. Dostaliśmy tam numer, dzwonimy do niego. Nie odbiera co nie? Dzwonimy jeden raz, dzwonimy drugi raz, dzwonimy trzeci raz. Gościu nie odbiera. Dodałem go na WhatsAppie. Patrzę. No i wiesz jak ludzie na WhatsAppie mają zdjęcia profilowe. No to taki gość łysy. No to ja tak patrzę, rozglądam się po tych wszystkich łysych ziomkach, kto ten, którzy tam są i mówię: mhm. Kurde, wszyscy wyglądają tak samo. Kim jest nasz kierowca? No i się zdenerwowaliśmy, 30 minut czekaliśmy na te na kierowcę i no już mówi taka zmęczona, że Dobra, ona dzwoni do biura obsługi tam bookingu z tym, z, z problemem, że no zapłaciliśmy kierowca, dostaliśmy dane kierowcy, ale kierowca się nie odzywa, więc co robimy w tym, w tym fakcie. No i ona zadzwoniła i odebrała pani i w momencie, kiedy pani odebrała, przychodzi gość o dwie głowy niższy ode mnie, nie wygląda jak na zdjęciu, bo nie był łysy. Był, miał taką bujną grzywę, taką lwią bujną grzywę, co wyglądało dość nienaturalnie. Więc przyszedł ten, popatrzył mi w oczy, zapytał się, czy ja to ja. Powiedzieliśmy, że tak. Pani tego recepcjonistka powiedziała, że właśnie kierowca nas szuka. Znaleźliśmy się wszyscy, tacy, wszyscy. No. My szczęśliwi, kierowca nie za bardzo. Kierowca z takim wiesz, grobowym. grobowym nie może uśmiechem, ale no, z taką grobową miną, wziął tą, wziął tą walizkę, no to mało weszliśmy sobie do tego, weszliśmy sobie do tej taksówki no i tak 30 minut, tak jedziemy, co nie? Ja wiem, że ja wynająłem mieszkanie w nie takiej, to znaczy to nie była taka zła dzielnica, ale dobra dzielnica to też nie była, biorąc pod uwagę, że mieliśmy monopolowy pod domem i tam sobie panowie zawsze piwko yy, pili. A wiesz no i tak też można. No, no wiesz, 20. Dość koło północy obce miasto, taka dzielnica, wiesz, gościu zawiózł nas. W taksówce brak muzyki, nic nie mówi. Ja nic nie mówię, no Ewi mhm. nic nie mówi. I tylko dźwięk klimatyzacji, co nie? I sobie no. jedziemy, Byłem fajnie pierwszy dzień wakacji. No i gościu nas zawiózł Jako że e, trochę podróżowałem w pracy. Palcem po, po mapie to, to wiedziałem, gdzie jedziemy. I czy te okolice to, te, to są te okolice, gdzie, gdzie mamy jechać. Więc pan nas wiesz, pan nas podwiózł, wyszliśmy z tej yy, yy, taksówki, wzięliśmy bagaże i, i gościu stoi. Stoi i nie ruszaj się na nas patrzy. Ten taki mały, miał taki vibe takiego seryjnego bordercy co nie? O -o. Ja mówię, w mojej głowie zacząłem panikować. Ja mówię, jak ja otworzę kod do bramy, to wiesz, tak jak na tych filmach. On da yy, nogę między drzwi i jesteśmy w bramie i już nas nie ma. No, ale pan po prostu był tak miłym taksówkarzem, że... Patrzył, czy nam się drzwi otworzyły, czy żebyśmy nie potrzebowali pomocy czy coś. Jak zobaczył, że ten otworzyliśmy drzwi, to nam pomachał i sobie pojechał. A wy myśleliście, że chce się wtargnąć do czegoś? Tak, a ja myślałem, że on tylko czeka, może wiesz, może drzwi się nie otworzą, może gdzieś pójdziemy, może coś, a on miał takiego wana, to nie była taksówka, to taki był bus. Taki A, bus, gdzie no, się ludzi porywa, co nie? Uh -huh. no i... Taki bus, gdzie idziesz pooglądać szczeniaczki albo cukierki. Dokładnie. I, I nie wychodzisz już z niego. I, i, I nagle ten. Widzisz tą chusteczkę z chloroformem i tr tracisz ten, tracisz przytomność i budzisz się w jakiejś piwnicy. Stalnie z lodem. I tak, i nagle goście zaczynają ci coś tam po hiszpańsku gadać. Sobie. <laughs> Więc no to, to, trochę się przeraziłem, ale to tylko moja psychika. Ale, no, ale było spoko. Żyję też, przeżyłem. To dobrze. Wszystko się dobrze wyjaśniło. Wiesz, ciebie, ciebie próbowało zabić nie, niedogadanie się z jakby taksówkarzem. Mnie próbowała zabić winda i udało nam się przeżyć. Coś chciało, żebyśmy do tego podcastu nie wrócili, chyba żebyśmy wrócili no, bo no i tak z zależy wiesz zależy, zależy z, jakiej strony... z jakiej strony patrzysz no bo jeśli magiczne byty by nie chciały tego, żebyśmy prowadzili ten podcast, to, to byśmy nie prowadzili tego podcastu już i po prostu może będzie w... Ej, słuchacze, horrendum może kiedyś będzie tak, że będziemy robić na przykład dziewiąty odcinek yy, dziewiąty sezon czwarty odcinek i cyk. I nie będziemy się odzywać ani na tym, ani na Instagramie, na jednym, na drugim, na trzecim. Ani nowy odcinek nie wleci, ani Justyna nic na swój kanał nie nagra, ani ja na swój kanał nic nie nagram. I ludzie będą pisać tylko, e, kiedy nowy odcinek horrendum, a, a my już będziemy po tej drugiej stronie, co nie? No, i będziemy nagrywać horrendum dla wszystkich niespokojnych dusz po drugiej stronie. No i w sumie nasza ta, y, nasza wizja się y, ziści, bo z... mhm. jesteśmy, my w naszym uniwersum bazujemy chyba na trzech liniach czasowych. Na tej obecnej, gdzie jesteśmy żywi i sobie śmieszkujemy i gadamy i nagrywamy podcast Horrendum. Potem, jak jesteśmy martwi, jesteśmy tymi duszkami w tym cyrku, y, które sobie prowadzą show dla, dla widowni. Mhm. A potem jesteśmy w piekle. Gdzie mamy tak. tą naszą kawalerkę na Trzynastym piętrze bez windy. <laughs> A może dla niej no, nie będzie widać? No właśnie chciałam powiedzieć, że jak dla mnie to super, że bez windy, bo ja już do windy wsiadam. No, no, może to, to jest piekło, może będzie winda, ja będę wchodził po schodach, bo to no ja dla mnie będzie kolędą. Ja się będę codziennie na godzinę. No, a Justyna będzie wracać z tego, z warzywniaka i mówi, o, winda działa i wejdzie w windzie i ona no. się zatnie na tym, na, na jakimś tam piętrze i... A jeśli o windach, ten, już gadamy... To, to jest ten fajny film, Diabeł on się nazywa, jest tam chyba z 2011 czy tam z 2017, nie wiem, ale to jest ten, taki ciekawy horror, gdzie grupa ludzi yy, utyka w windzie, w, w wieżowcu i gaśnie światło i się zapala i jedna z tych osób nie żyje i, i jest takie what the fuck. Nie wiem, czy oglądałaś ten film. A, nie oglądałam, ale słyszałam o tym i koncept mi się bardzo podoba. I to yy, kończy się na tym, że co, że jedna z tych osób jest opętana, czy coś przez takiego Przez szatana, nie, i trzeba, tak. I no. trzeba zgadnąć, kto to jakby. Tak, ba bardzo fajny koncept na filmie. Ja ten film oglądałem trzy razy. Na górę, Justyna, też po, go Justyna, po twoim właśnie, po twojej przygodzie z, z Windą, hmm, To się nazywa Diabeł. Ja wiem chyba, który wiem, który to chyba jest. Nie z 2024. Ja ostatnio oglądałam, wczoraj oglądałam y, z moimi ziomkami z Discorda i z Megan oglądaliśmy y, obcego, bo bardzo się oburzyli, że nigdy nie oglądałam obcego, no a przecież teraz wyszedł ten nowy film i, i stwierdzili, że muszę zrobić maraton. Tego starego oglądałam no, oh, no? Dopiero po raz pierwszy wczoraj. Y, i po tym mieliśmy już w sumie jeszcze sobie chwilę pogadać i już nic nie oglądać, ale zaczęliśmy mówić o tym jak bardzo, jak bardzo czasem mamy ochotę jakby, że szkoda, że te takie stare filmy, które były pionierami różnych gatunków, nie możemy ich obejrzeć z takim jakby mózgiem jak oglądali je ludzie, gdy one dopiero co wychodziły, czyli powiedzmy Halloween który tak naprawdę jest prekursorem takich slasherów i, i horrorów z zamaskowanymi mordercami i tak dalej. Bo gdy on wychodził, no to nie było jeszcze takich wielu albo praktycznie w ogóle, więc te wszystkie takie elementy były całkowicie nowe. A teraz jest tyle tego, że jak ogląda się to Halloween teraz, no to ono jest taki trochę się przeciąga, trochę czasami jest nudne dla mnie, bo jakby za wolno to się wszystko dzieje. No a kiedyś to było jakby najlepsze, co ludzie widzieli w takim gatunku, nie? I jakby właśnie o tym rozmawialiśmy, że szkoda, że te wszystkie tropy i tak dalej już są tak zużyte, że tak na przykład jak kiedyś ten e, e, rzecz typu to był sen przez cały czas i tak naprawdę to się nie działo naprawdę przez cały film. To było takie nowatorskie i takie wow, a teraz jak to się dzieje, to się wszyscy tylko za głowę łapią, że, że znowu jest ten motyw powtarzany, nie? Że jest taki nudny. No, i oni podali, moi znajomi podali szósty zmysł jako przykład, że, że właśnie jak wychodził, to był taki nowatorski i taki szokujący. No i ja też wylazłam z, z Confession, że ja też nie wiem, co się dzieje w szóstym zmyśle, bo nigdy nie oglądałam i nie wiem, jaki jest plot twist. No to było, o, ale będzie fan, dawaj to oglądamy, że my wszyscy wiemy, co się tam działo, a ty nie będziesz wiedziała i po raz pierwszy tego doświadczysz. Niesamowite. Tylko że właśnie tyle już wyszło filmów z takimi motywami. Nie będę tutaj spoilerowała, chociaż to jest bardzo stary film. Ale ja się tego plot twistu domyśliłam w przeciągu pięciu minut. Pięciu minut wiedziałam już, co jest grane. Bo już ta cała symbolika była mi tak jasna i tak znana. Ale, że moi znajomi obiecali mi, że nawet jak będę miała teorie i albo będą one dobre, albo złe, to nic nie będą mówić, to za każdym razem, jak ja gadałam właśnie Dobra, ostrzeżenie o spoilerze. E, spoiler na szósty zmysł. E, główny bohater zostaje postrzelony w pierwszych pięciu minutach, no i potem sobie tam funkcjonuje dalej. I jakby z żoną nie rozmawiają, i on próbuje być terapeutą takiego mojego chłopca, który widzi duchy. No i jakby plot twist jest taki, że ten terapeuta tak naprawdę nie przeżył tego postrzału i on cały czas też jest duchem, którego ten chłopiec widzi, nie? No ja się tego domyśliłam jakby po pierwszych pięciu minutach, po tym jak zauważyłam, że on z nikim nie rozmawia, tylko z tym chłopcem, że ona go w ogóle ignoruje i, i tak dalej, ale moi znajomi trzymali się obietnicy do samego końca, bo gadaliśmy, 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 śmieszkujemy yy, o filmie, coś tam o aktorze, bla, bla, bla i w pewnym momencie yy, yy, za każdym razem, gdy mówiłam coś w stylu Bruce Willis tam się denerwował na swoją żonę, że na niego nie zwraca uwagi, I on wie: Stary, no bo ty nie żyjesz, kurwa, ona cię nie słyszy. Cisza. I ja się tak śmiałam, bo moi znajomi coś straszne gaduję. I za każdym razem, jak ja mówiłam coś właśnie o tym, że Bruce Willis jest z duchem, to robiłaś taka grobowa cisza, bo trzymali tej obietnicy, że nie będą <laughs> mi spoilerować. I potem przyszedł w końcu moment pod sam koniec filmu, że to się wyjawniło a ja zrobiłam takie bardzo teatralne. Naprawdę? No nie wierzę. Wow. Ale fakt faktem właśnie, jak ten film się oglądało wtedy, kiedy on wychodził. No to ja się nie dziwię, że dla wielu ludzi takiego starszego pokolenia jest to taki klasyk i takie niesamowite doświadczenie, nie? No bo wtedy to jeszcze nie było takie oczywiste, że tak się stanie. No. Niestety no. żyjemy w czasach tak zwanych remakeów, tak? Jakby. Bardzo ciężko jest zrobić coś takiego, co zaskoczy. No, Nie tworzymy nic oryginalnego, tylko robimy remake i wzorujemy się na tych y, klasycznych filmach z lat 80., -tych, 90. -tych, tak. Bo one przyniosły sukces, to, yy, to remake teraz obcego, czy tam nowa część obcego, czy nowa część Star Warsów, to przyniesie taki sam sukces jak tamten. A tak. jeśli już mamy kącik filmowy, Justyna, spodoba ci się to. Do. Na wakacjach trochę czasu miałem i w tej Hiszpanii był dostęp do, do internetu. Obejrzałem film z Nicolasem Cage'em z tą podróbką Fight Night Taak. and Fetties, gdzie Nicolas Cage nic nie mówi przez cały film. Tak! I co? Ale to jest gówno. No co? Ty znaczy, mówisz? Znaczy, najlepszy moment tego e, filmu jest to, kiedy Nikolaus Cage nic nie mówi, to jest. To, to, no, to, to jest bit, to, to jest żart, to jest to, dobre. To, to, to jest genialne. I faktycznie przez cały film nie powiedział żadnego słowa. E, pomijając tam okrzyki walki, co nie? No. I to był to, taki. E, ten reverse slasher, gdzie główny bohater zabija te wszystkie potwory. No. A tam mięso armatnie dwu. W ogóle też jakby inteligencja głównych postaci. Chcą spalić tak. przeklęte miasto, e, miasto przepraszam, prze, 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 przeklęty budynek, wpadają do tego przeklętego budynku i co robią główni bohaterowie? I doją, idą się ruchać. Bo, tak! Bo co? I ruchają się i wiedzą, że te amanitroniki, czy te, te potwory e, istnieją. I jeden ten potwór się na nich patrzy, i co oni robią? Dalej brną w swoje domonetu. A jak to ładnie powiedziałeś? Kończą, kończą mart martwo sobie na ten. No. Wiecie o co mi chodzi. No, no ale nie, to już... jak dla mnie to była super rozrywka, bo był właśnie <laughs> dlatego, dlatego, że był taki gówniany, był taki dobry jak dla mnie. Po prostu świetnie się bawiłam na no, tym nie, filmie. Nie dostali tego pozwolenia, te, te IP od Night, tego Fight Night at Freddy's i zrobili swoją te. parodię. No, nie wiem, czy bym się tak bardzo cieszyła, jakby Nicolas Cage zagrał w tym faktycznie Five Nights at Freddy's. Chociaż on nie, no nie, jest dobrym aktorem, nie, ale nie wyobrażam go sobie jako na przykład William Afton. Ja muszę sobie obejrzeć ten y, Fight Night at Freddy's w y, oryginalną jest wersję. Jest naprawdę fajne. Dobra. Jest naprawdę dobry. Zamykamy e... końcik filmowy. Tak, w każdym razie y, my jesteśmy horrendum. Od angielskiego słowa horrendous według słownika PwN jest to coś, co powoduje strach, od odrazę lub oburzenie, czyli wszystkie nasze ulubione rzeczy. Zapomniałam intro na sekundę. Tak, to jest oburzenie, bo dużo osób się oburza, jak gadamy i się głupieś nie Tylko witam w kolejnym Aha. odcinku. Aby jak e... nas nie ma pół roku. Albo jak nas nie ma pół roku, w ostatnim odcinku poprosiłem kogoś, żeby zmontował wszystkie ten, wszystkie intra z wszystkich odcinków i jedna koleżanka, której już imienia niestety nie pamiętam i musi mi wybaczyć, bo teraz to słucha, zrobiła kompilację i wrzuciła filmik na TikToka, który trwa 35 minut, gdzie, sprawa. gdzie Justyna mówi intro... Ja przesłuchałem całość. 35 minut przesłuchałem. No. I to jest pierwsze dwa sezony. To jak mówiłaś intro, to nie mogła się po tego e, powstrzymać od śmiechu, a potem jak wszedł profesjonalizm, to już było takie. No, kolejny dzień w pracy, horendu. E. Kolejny dzień w pracy. Trzeba odbębnić. Tak, trzeba powiedzieć intro. I tak, e, dziękuję. Dziękuję, że spełniliście moje marzenie już yy, nie będę miał innych marzeń. Już nigdy nie będę. Może wstawimy tą kompilację jako taki ekstra mini bonus, jakiś odcinek czy coś. Żeby o, sobie było. Nie wiem, no. nie wiem, jak się pobiera z TikToka rzeczy. Wiesz, ja jestem y, milenialsem. Ty też ja się w sumie. Postaram to, ja się postaram to zrobić. Yy, I ogólnie yy, my dzielimy internet na duży internet i na mały internet. I niektóre rzeczy się robi w dużym internecie, niektóre rzeczy się robi w małym internecie. Tak jest. A te młodsze pokolenie nie zna dużego internetu i oni robią wszystko w małym internecie. Bukowanie lotów Jestem... przez telefon jest dla mnie. przerażające. bukowanie lotów powinno się robić w dużym internecie na dużym... ekranie laptopa albo komputera. Powiem Ci tak, ja mam tak z kontem bankowym. Przelewy poniżej 100 zł w małym internecie. Przelewy powyżej 100 zł w dużym internecie. Tak. Absolutnie. Bo to duża, duża suma jest, to. Musi być duży internet. Musi być skupienie i jesteśmy bumerami naszych czasów, naprawdę. No tak. A jeszcze, no tak, tak jest. jeszcze jak wyjdzie. Właśnie wychodzi pokolenie naszych. Nasi znajomi mają dzieci i te dzieci jak dorosną, to będą się w ogóle wychowywać w wirtualnej rzeczywistości albo w rozszerzonej rzeczywistości i my będziemy mieli wtedy po 50 lat i będziemy mówili czy możesz ciotce pokazać jak się wchodzi do tej wirtualnej rzeczywistości albo jak załączyć tą rozszerzoną rzeczywistość, żeby mi się bankomat pojawił kucze przed tym yy, przed twarzą bo ja muszę pieniądze moje krypto te Kryptomonety muszę wyciągnąć z bankomatu. I... To jest mój najgorszy koszmar, że nie będę wiedziała, że będę tak jak ten nauczyciel, który próbuje odpalić powerpoint, a wszyscy uczniowie siedzą i się wiesz, i tylko ich jest jego żal, co nie im, bo nie, no. potrafi, nie potrafi włączyć projektora i nie wie, jak tam wyłączyć reklamy czy coś. I my, I my tak będziemy, dożyjemy takich czasów, gdzie jakby nie będziemy umieli korzystać z soczewek do rozszerzonej rzeczywistości. Będziemy mieli je na sobie. Będziemy mm -hmm. umieli robić te podstawy, czyli będą nam kurczę, reklamy wyskakiwać. Tak. Lekarstw, bo to już ten wiek, gdzie będziemy schorowani. Ale na przykład jak będziesz chciała, nie wiem, to ten bankomat to taki trochę yy, dziwny przykład, no ale będziesz musiała się gdzieś dostać i to będzie trzeba wyciągnąć swojego inwentory, a te inwentory jest gdzieś zamknięte w opcjach. I ty musisz włączyć na przykład menu. I z tego menu musisz wejść do folderu opcje, a w tych opcjach musisz wejść do yy, wirtualne magiczne rzeczy i z tych wirtualnych, magicznych rzeczy musisz postawić coś i wcisnąć pin na niewidzialnej tablicy, która akurat wyświetla ci się za twoimi plecami, a ty jak y, głupia próbujesz tam machać palcami i ci nie wchodzi, prosisz młodego, który y, loguje się do twojego systemu, widzi twoimi oczami robi ty i, i już ciociu już jest załatwione i ty mówisz co ty zrobiłeś, co ty zrobiłeś, weź mi to wytłumacz. Jak on ci ty to zaczyna, zrobiłeś, nie tak. widziałam tego i on ci zaczyna to tłumaczyć, ale nic nic nie rozumiesz co nie Przerażające. To jest prawdziwe horrendum. To Biorąc... jest prawdziwe horrendum. A, Biorąc... a, no, a zacznijmy też jeszcze od tego, że bardzo wielu ludzi w pewnym momencie to już nawet nie tyle, że się nie zna mimo tego, że próbuje, tylko już stwierdza, dobra, to już mi jest niepotrzebne, nie chcę mi się już w to bawić, nie? Jakieś no. tam nowe media społecznościowe, czy jakieś nowe technologie i tak dalej. Tak jak na przykład nasi dziadkowie, nie? nie wszyscy nie potrafią w internet dlatego, że Próbują, ale im nie wychodzi. Tylko niektórzy po prostu nie potrzebują internetu, bo nie żyli z internetem i nie jest im to jakby do szczęścia potrzebne. Mają swoje jakieś tam programy w telewizji, gazety, książki, inne rozrywki. Nie nauczyli się tego używać, więc nie jest to dla nich niezbędne. No i przypuszczam, że w naszym przypadku będzie podobnie, nie? Że będą jakieś rzeczy czy technologie, które nie, które, których nie będziemy uważać za niezbędne i po prostu nie będziemy się na nich znać z tego względu, nie? No, moja babcia ma 93 lata i ona zatrzymała się na latach 90. Ma meble z lat 90., ma telefon z lat 90. No, telewizor teraz ma nowy, bo się zepsuł yy, i brat jej kupił taki płaski to w ogóle jej mózg wybuchce, nie, no. bo ona jest w... Żyję w przeświadczeniu, że telewizory ciągną dużo prądu, tak jak w latach 90. A ja mówię, babciu, nie, to to jest nowa technologia, to, ten telewizor w ogóle już prawie nic prądu nie, ten, nie ciągnie, co nie. No ale, no babcia się zatrzymała na latach 90. I sobie myślisz, kurde, lata 90. były 30 lat temu. No, no ale biorąc pod uwagę, że moja babcia ma 93 lata, więc technologicznie zatrzymała się w wieku 60 lat. Mhm. Już w wieku 60 lat dała sobie spokój i mówi. Dobra, nie ogarniam technologii, telewizor, radio to starcz, a później wyszedł telefon komórkowy, internet, ee, smartfony, nie smartfony i, i to jest straszne co, nie? Mm -hmm. No już, na przykład w już, tym już domu się, co no. No już się poddajesz w tym sędziwym wieku, w tym wiesz, jako 60 latka się poddajesz w, w, z tą wirtualną rzeczywistością i żyjesz jeszcze te 40 lat do przodu. Tak wiesz na przykład w tym, tam gdzie ja pracuję nie? w tym domu opieki społecznej, w domu starców to dużo osób w pokojach ma takie telefony w razie jakby czegoś potrzebowali, żeby nie musieli łasić, wyłazić z pokoju, nie? Niektórzy to są też w ogóle już głównie leżący ludzie no to mają takie telefony wiesz takie staroświeckie bardzo, nie? Żeby gdzieś tam się dzwonić do pielęgniarki czy do nas tam, jak do opiekunek do naszego pokoju nie mają jakiejś tam komórki czy coś, bo nie potrafią używać takich rzeczy i nawet też, kurde, zacznijmy od tego, że dużo z nich już nie widzi na tyle dobrze. Ale nawet ci, którzy funkcjonują tak dosyć spoko, na przykład ostatnio pani dyrektor przyszła z listem, który napisała do niej jedna z mieszkanek, żeby tam jej jakąś sprawę pomogła załatwić. Tak bardzo po tak staroświecku, taki piękny, no słuchaj, napisany list, żeby gdzieś jakieś dokumenty pomogła zawieść czy coś. No, niesamowite sprawy, nie i pani dyrektor mówi, że oni to wszystko sobie zachowują jako takie pamiątki, no bo to są na maksa urocze rzeczy, nie. No. No wiesz, kto, no ty byś napisał SMS albo zadzwonił, nie? Mieszkanka napisała list. Przechodzimy do tematu odcinka, bo w sumie już 40 minut mamy. No dobrze e... by było, Mariusz. To jest twój odcinek, także wiesz. 40 minut materiału i Ta... drodzy, dro drodzy słuchacze. E... Mój temat odcinka nie ma nic wspólnego ani z filmami, ani z technologią. Może z technologią trochę ma, ale nie z tą nowoczesną technologią, więc... No. ani z wakacjami. Więc wszystko to, co mówiliśmy wcześniej, w ogóle jakoś nie wpływa wam na. Yy, tak rozwojowo na wasze życie. Ale. To nie, było żadne, nie, nie będzie segwaju żadnego takiego tematycznego. Tak, nie Niestety. będzie. Nie, 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 nie ma takiego smów przejścia do temat no. odcinka. Ale biorąc pod uwagę, że wy żyjecie w przyszłości, a my żyjemy w przeszłości, to klikając na ten odcinek przeczytaliście tytuł, więc wiecie, o czym będę mówił, ale Justyda, z mojego punktu e, widzenia, siedzenia, słyszenia, no. nie wie, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Ja nie mam, dzisiaj to... będziemy rozmawiać na temat pociągów widmo. O matko. Bo są takie tematy w e, nadprzyrodzonym świecie, Supernatural World, e, w tym paranormalnym dystrykcie naszego życia. <głos》>, że tak ładnie to podcastowo. Jak to zabrzmiało? miało, dystrykt paranormalny, ja tam e, mieszkam. Tak, e, tak podcastowo ładnie to ujmę. E, Ogólnie temat odcinka, moi drodzy słuchacze, narodził mi się w tym roku na początku marca. Mamy 22 września 2024 roku. Dobrze powiedziałem, 2024, tak? Nie, 22, 224. <laughs> yy, czyli jakieś 6 miesięcy temu. Historia jest taka, mam ten filmik, bo wysyłałem Justynie. Ale opowiem Wam i, i wstawię to. Yy, Jechałem do fabryki kartonów na delegację, no i jako, że nie mam prawa jazdy, to musiałem do Wrocławia dostać się pociągiem. Jako, że mamy super połączenie ze Zgorzelca do Wrocławia pociągiem, półtorej godziny jazdy, nie ma nic w tym jakiegoś niezwykłego. Niezwykłe jest to, że musiałem jechać o pociągiem o 6.30. Marcowy poranek, 6.30, jest tak pół ciemno, pół jasno, była tak Silna mgła i przyjeżdża pociąg. I on tymi swoimi światełkami rozbija tą mgłę i sobie przyjeżdża na ten peron. Jest ciemno. Ja mówię, ja cię, pociąg widmo. I nagrałem filmik Justynie, tak. że wsiadam sobie do pociągu widmo. No i Piękny tak sobie. Był ten filmik. Tak, i sobie tak jadę tym pociągiem i sobie tak rozkminiam, rozkminiam, rozkminiam i mówię, kurde, to jest temat na, na odcinek. Dlatego dzisiaj, drodzy słuchacze, porozmawiamy sobie o pociągach widmo. I z racji tego, że horrendum bawi i uczy, to y, muszę wam powiedzieć w ogóle, czym jest widmo w fizyce. Widmo, czyli, uwaga, inaczej spektrum. W fizyce oznacza rozkład wartości danej wielkości fizycznej, np. rozkład energii fal elektromagnetycznych, dźwiękowych lub mechanicznych. Widmo, mo widmo może być przedstawiane w różnych formach, takich jak widmo elektromagnetyczne. Obejmuje zakres fal elektromagnetycznych: od fal radiowych poprzez mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie, aż po promieniowanie gamma. Albo też mamy widmo dźwiękowe czyli rozkład częstotliwości dźwięków w danym sygnale akustycznym. I to jest bardzo ważne. Kiwam, kiwam głową tak, jakbym rozumiała absolutnie wszystko. No to na chłopski rozum, Justyna, widmo to jak masz falę dźwiękową, co nie? Jak rzucisz mhm. sobie ten kamyk w wodę i masz taki plusk. Mhm. I ten plusk się rozchodzi. Mhm. I to rozchodzenie jest widmem. Okay. I to pasuje, bo zaraz będziemy mieli ogólnie taką tęgą rozkminę, bo rozpina jest taka, że duchy, duchy to są dusze zmarłych osób. No, ale aha, czyli czekaj, bo już, już chyba kojarzę w ogóle ze szkoły, coś mi mózg ruszył. Ym, czy przypadkiem tęcza to nie jest też widmo światła? Tak, to jest widmo, widmo barw. Czekaj, wygooglowałam już. To widmo światła białego, widmo barw prostych. Dobra, no to rozumiem. Nie Czyli pociągi, widmo. Mhm. Nie, ma, nie ma pociągów duchów. To zacznijmy od tego, że duch, zjawa i widmo. To są trzy różne rzeczy. No tak, no bo widmo to wychodzi na to, że to jest jakby takie jakieś, że tak powiem, y elegancko echo jakiegoś bytu czy coś w tym tak, stylu bardziej tak. niż bardziej niż dusza która jeszcze sobie podróżuje takie wspomnienie jakby które się pojawia czy coś w ten deseń dlatego ja się zastanawiałem jak duchy to są dusze zmarłych osób to dlaczego widzimy duchy pociągów albo duchy samolotów albo duchy wino. duchy okrętów e, tam w świecie piratów co nie. E, no, dlatego, że to jest coś innego. I Mariusz był głupi. Mariusz nie wiedział, ale Mariusz się wyedukował, włączył w Wikipedię, mm -hmm. poczytał. I dlatego teraz przedstawiam wam, drodzy słuchacze, że no, jak patrzycie na tęczę, to widzicie widmo. To, to jest... Wow! Mózg rozjebany normalnie. No, mózg rozjebany. Więc. Daję wam definicję. Widmo optyczne, czyli rozszczepienie światła na poszczególne barwy, które można zaobserwować, gdy światło przechodzi przez pryzmat lub siatkę dyfrakcyjną. Widmo to może być ciągłe, jak w przypadku światła białego, więc widmo nas otacza cały czas, lub dyskretne, jak w przypadku widm atomowych. Mamy widmo atomowe. Wow. wow. <noise> Dyskretne Byłaś. widma, które nas otaczają ze wszystkich stron. Następne A to widmo. tylko fizyka. Tak, następne widmo to jest widmo długu. Metaforyczne użycie terminu widmo odnosi się do przyszłych zobowiązań finansowych, które mogą obciążyć budżet lub kondycję finansową podmiotu gospodarczego. To dopiero horrendum. To jest... Lu to jest ludzie. dopiero widmo. To jest, to jest, to jest... Pociąg? Spoko, przyjedź mi nawet pod okno. Dług? A... Mm -hmm. <laughs> I, i, i dla, to jest dla tych wszystkich hejterów, a dokładnie dla jednego hejtera, który mówi, że tylko gadamy głupoty i głupio się śmiejemy, to teraz Mariusz mówi słuchaczom, czym jest widmo długu. Uuu. No właśnie. Czy wiedziałbyś, czym jest widmo długu bez naszego głupiego pierdolenia i śmiania się i gadania? Nie być może. <laughs> być może gdzieś byś to przeczytał, ale tak jest przyjemniej. No i tu przechodzimy nasz paranormalny świat. Widmo w nawiasie duch w kulturze i w literaturze oznacza zjawę lub ducha, czyli zjawisko nadprzyrodzone, które według wier... <śmulary> 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 które według wierzeń niektórych ludzi pojawia się jako duch osoby zmarłej. Widma są często opisywane jako przezroczyste, półprzezroczyste lub eteryczne postacie takie. To ja jak wstaje rano o 6 do pracy. Na przykład. Półprzezroczysta. No i jak to na horrendum przystało na ten nowy system tworzenia scenariuszy, mam dla was przygotowanych czterech, e, cztery chyba krótkie historie, które odmienią wasze życie. O kurde! Dobra. Życie dzieli się na dwa etapy. Przed wysłuchaniem tych historii i po wysłuchaniu tych historii. <głos> <głos> tak, na przeszłość i przyszłość. Na... Widmo braku podcastu przez następne pół roku. Ale jak już tego słuchacie, to możecie się zagłębić w historię St. Louis Ghost Light lub St. Louis Ghost Train. Czyli zjawisko zostało zaobserwowane w pobliżu, jak już wiecie, St. Louis w kanadyjskiej prowincji. Tego nie przeczytam. Moja dysleksja mi na to nie pozwala. Poka. Eee, uwaga, wysyłam Justynie, która specjalizuje się w języku angielskim. Będzie przypałek, też nie będę. O kurwa! <laughs> Saska chyba. Saska No, No, prowincji Saska Świadkowie opisują mnie jako ogromną wiązkę białego światła, przypominającą reflektory lokomotywy. To dziwne światło pojawia się w nocy, porusza się w górę i w dół, wzdłuż starej, opuszczonej linii kolejowej. Ciekawostką jest to, że potrafi zmieniać kolory i jasność, co dodaje mu jeszcze bardziej tajemniczego charakteru. Choć tory zostały usunięte, zjawisko nadal re regularnie występuje. I oczywiście w 1800 którymś roku to mogło być widmo pociągu, a my, jako już ludzie XXI wieku, możemy powiedzieć, że to był. Piorun kulisty. Aha, a no tak, no przecież. Piorun kulisty. Naj, najczęściej się nad torowiskiem unosi, bo torowisko jest metalowe. Jest bardzo rzadkie, ale możecie zobaczyć w internecie. Jest taki filmik, gdzie piorun kulisty sobie przez linie kolejowe przechodzi i gości sobie po prostu stoi i nagrywa taką kulę światła. Co często jest też myl mylące jako, nie wiem, kosmici albo widmo ciągu. Mariusz tutaj wszystko w fizyce się za tego zagłębił i wszystko wam tłumaczy. Niszczę, wa niszczę wam zabawę z widmem. <głynnie> to wszystko Czemuś? tak naprawdę jest nauka moi drodzy. Miłośnicy widm. <głynnie> Fizyka. Ja, jakbyśmy ten, jakbyśmy opowiadali ten podcast na, na, na jakimś panelu to taka grupa ludzi z tym z takim ghost shipem albo go, ghost trainem i było Uuu. Uuu. przyszliśmy tutaj po, posłuchać o, o widmach a nie o fizyce kwantowej wypierdala i te pomidory sku... nie wiem kto bierze w ogóle pomidory na, na stand up jakiś ja, ja tego nie rozumiem ja też nie, ale w sobie to jest trochę śmieszne no, tak dostać pomidorem, stary. Siedzimy sobie, nagrywamy podcast i ktoś pomidorem we ok, no nie? Czy to jest zamach na nasze życie? Zamach pomidorowy? No zamach dosłownie, jak ktoś się tak zamachnie. No, kurde. Język polski to jednak to. Aha. <noise> o, zjawisko to zostało nam przedstawione w popularnym serialu telewizyjnym Unsolved Mystery. Istnieje wiele teorii na temat jego pochodzenia. Niektórzy twierdzą, że to pociąg widmo, inni, że to duch pijanego maszynisty. O matko. Duch pijanego maszynisty bez swojego pociągu, który stracił głowę przez przejeżdżający pociąg i teraz wędruje po torach z latarnią, próbując ją odnaleźć. Jak to? to? Dwa... Jak, jak stracił głowę? Przez Pijany to... maszynista, jako że jest maszynistą, zasnął sobie na... Torach i jechał pociąg i przejechał mu po głowie. I głowę stracił, i on zginął. Jest teraz tym duchem, tym widmem, który ogarnął skądś latarnię taką Prze starą. A pociąg mu przejechał głowę? No, odciął mu głowę. Jak? No masz tory. I on sobie położył głowę na torach? Tak, i zasnął, bo był pijany i jechał pociąg i mu tam po szyi przejechał i głowa odpadła w lewo, ciało w prawo, to ciało wstało, ogarnęło taką, wiesz, z tego XIX wieku taką latarnię naftową i szuka swojej głowy po torowisku teraz. W czym? W rejonie, w prowincji Skacz... Skaczłan? W 2014 roku Kanada Post czyli post czyli poczta kanadyjska wydała znaczek pocztowy no B. by wydała coś innego jakby poczta kanadyjska wydała pociąg to byście się, się zdziwili ale niestety, niestety wydała znaczek pocztowy przedstawiający Poczta kanadyjska poc... wydała książkę thriller na temat filmu pociągu widmo o ciągu Wilmo. przedstawiający pociąg widmo w St. Louis jako jeden z serii pięciu znaczków ilustrujących kanadyjskie opowieści o duchach. Więc jeśli ktoś ma taki znaczek z Kanady, to propsy dla niego. Ja chcę taki mieć. No. Dwóch uczniów z klasy 12 z La Rounch w zdobyło złote medale na targach naukowych za swoje badania nad tym zjawiskiem. Ustalili, że jest ono spowodowane dyfraktacją odległych świateł pojazdów. Mimo to lokalni mieszkańcy twierdzą, że światło było widywane jeszcze przed pojawieniem się samochodów. Ooh. Czyli ja dostaję drugą złotą nagrodę, bo to jest piorun kulisty. Dziękuję. Zniszczyłem wam zabawę. Następna historia o pociągu Widmo to, uwaga, Justyna, to jest bardzo ciekawa, historyczna Ciekawostka. Okay. Bardzo ciekawa historyczna ciekawostka z historii. Z historii, tak. Więc, drodzy słuchacze, też możecie sobie zabłysnąć gdzieś na kartkówce z historii, jeśli powiecie, że jedną z historii pociągu Widmo to jest pogrzewowy pociąg Abrahama Lincolna. Jeden z najbardziej znanych amerykańskich pociągów. Widmo jest pociągiem pogrzebowym prezydenta Abrahama Lincoln'a. Już widzę po... jak ktoś tym zapłyskuje na kartkówce, a nauczycielka od historii mówi później, przecież to jest kartkówka o starożytnej Mezopotamii, co ty tak. mówisz? <grym> <grym> po jego zabójstwie w 1865 roku ciało Lincoln'a było przewożone specjalnym pociągiem przez kilka stanów, aby ludzie mogli oddać mu hołd. No na bank tam było, na bank tam było tak samo jak ciało królowej, na bank było w tej trumnie, do której wszyscy podchodzili i stali kolejce na pewno 100% Istnieje legenda, że w rocznicę śmierci prezydenta jego pociąg pojawia się na torach jako duch. W 1911 roku wybuch pożar w Prairie w pobliżu Mine Minneapolis w stanie Minnesota i zniszczył on wagon kolejowy, który tak słynie yy, tak yy, Zniszczył wagon kolejowy, który tak słynie z przewozu ciała Lincolna do miejsca jego ostatecznego spoczynku. A jeśli chodzi o, o te kartkówki, to no. pamiętasz, jak, robi, jak robiłaś ten odcinek yy, o kanapce, która wywołała. Tak, yy, tak. Powiem, tam dostaliśmy taki komentarz, że yy, jedna z naszych słuchaczy yy, powiedziała tą historię, to pani nauczycielka powiedziała: Dziecko, skąd ty bierzesz takie głupoty? No, jak to głupoty. To jest znana historyczna. To jest znane historyczne wydarzenie. O tym to nie jest jakaś niszowa informacja z jakichś forów. To są normalnie. Zapisane jakby z... dzieje. To wydarzyło się naprawdę. Ta kanapka wywołała pierwszą wojnę światową. Tak. No, A to nie była po druga prostu... wojna światowa, nie. Czekaj, pierwsza, pierwsza, pierwsza. Pierwsza pierwsza. Druga wojna światowa była wywołana przez y, australijskiego malarza, który się nie tak dostał jest. do szko szkoły artystycznej. Tak jest. Żadne, e... nie, nie było z tym, nie, żadnych kanapek związanych no, z tym. Nie było, tak. No, y, więc ja mogę tutaj powiedzieć y, tej słuchaczce, która powiedziała tą ciekawostkę, że nauczyciele pracują w systemie i oni nie chcą, żebyś ty widziała takie rzeczy. Tak, oni chcą, jest... żebyśmy znali tylko te takie podstawy, które są w książkach. I nawet nie nazwałabym tego podstawami, bo czasami to są pomijane jakby bardzo istotne fakty. No jak jak ta kanapka, która została pominięta. Tak. Ale My mamy już tą klauzulę, że jakby nie możecie nas cystować. Nie, lepiej tego nie róbcie. No, no później wiecie, że. Skąd bierzesz takie informacje? No, z podcastu Horrendum. A o czym jest ten podcast? O historii? Nie, tam dwójka ludzi siedzi i głupio się śmieje. Ale czasem też powiedz jakieś mądre rzeczy, jak na przykład w dzisiejszym odcinku przedstawiłem Wam profil widma. Tak, to można na fizyce zabłysnąć. O. Albo na ekologii, jak się powie, że istnieje coś takiego jak widmo długu. No, ekologii? Ekonomii. Ekonomii, no, ekologia. Na ekologii, Ek jak się powie, że istnieje widmo długu. Istnieje, istnieje też widmo katastrofy klimatycznej. Istnieje, istnieje. Ja bym powiedziała, że to teraz nawet trochę więcej niż widmo. Z tym, co się aktualnie dzieje w Polsce. W Polsce i na świecie, ale no. Justyna, to, te rzeczy się działy 30 lat temu i 50 lat temu i 100 lat temu i 150 lat temu i, uuu, i sobie tak umieramy i umieramy i umieramy. Następna historia to jest Phantom Train of Kinity. W niewielkiej miejscowości Kinity w Irlandii w pobliżu zamku pojawia się rzekomo pociąg widmo. Mieszkańcy opowiadają o tajemniczym pociągu, który pojawia się na dawnych torach kolejowych. Pociąg jest opisywany jako stary, parowy skład, który wydaje się być zamglony i półprzezroczysty. Pojawia się zazwyczaj nocą, często w mgle i porusza się bezgłośnie, co daje mu upiornego charakteru. O kurczę. Ciuch 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 ciu, ciu. <laughs> Tak jak ciu, Jason. Ciu, ciu, ciu. <noise> Ale nie tylko Irlandia ma swoje pociągi widmo. Pociąg widmo z Polski. W Polsce pociągi zjawy najczęściej pochodzą z czasów I lub II wojny światowej i przewożą niemieckich żołnierzy. Nieraz słychać z nich wojskowe piosenki. W żywcu miejscowa legenda mówi, że niemal... W każdą październikową i listopadową noc, to już niedługo, jak mamy jakiś Aha. słuchaczy z, z żywca, ja poproszę jakiś filmik na, na Instagramie, e, gdzie nie wiem, gdzie macie tam tory kolejowe. Ale w każdą październikową i listopadową noc około godziny 23 przejeżdża pociąg Widmo. To nie ja ma teraz go... zaznaczę, to ja teraz zaznaczę. Yy. Proszę, nie wychodźcie sami koło w o godzinie 23 tylko po to, żeby nagrać nam filmik, bo nie chcę, żeby stała się jakaś tragedia. Faktycznie, tak. E, jakby odwołuję to. nam mnie sprowadziła do, do parteru. E, nie, nie, nie szukajcie duchów i widm na naszym Chyba, że akurat jesteście w podróży o tej godzinie z jakąś grupą osób i macie szansę coś nagrać, to wtedy, ale zamieniałaście gdzieś po nocach. <toddź> Tak, dziękuję, Justyna, że, no. że ty jesteś tak tym głosem rozsądku, co nie? E, tak, to moje nie, zaburzenia rękowe, 23... zawsze najgorsze te, zawsze najgorsze scenariusze mi prezentują. Nie idźcie o 23 szukać w pociągu widmo. Nie ma go w żadnym rozkładzie jazdy. Jest rozmyty, przezroczysty, jakby był zrobiony z mgły. Starsze osoby mówią, że to niemiecki pociąg wiozący żołnierzy na front. Na front wschodni. W 1941 roku podobno, jednak nie ma żadnych dowodów, są jedynie opowiadania ludzi, którzy pamiętają tamte czasy. To w 1941 roku ten pociąg jechał na most na Wiśle. Partyzanci wysadzili most z pociągiem i wszyscy w tym pociągu zginęli. Od tamtego czasu, w okolicach rocznicy tamtego wydarzenia, czyli jak powiedziałem. Październikową i listopadową noc, ten pociąg niemal co noc pojawia się na swojej dawnej trasie. No kurde. Tak co noc? No, tak dwa, dwa, dwa miesiące w roku, no. Kurde. Prawie. Jak się nie pojawi, to znaczy, że trzeba przyjść w następny dzień. A jak w następny dzień się nie pojawi, to w następny. I dopiero jakby skalę badań mamy, jak przez dwa miesiące codziennie o 23 będziemy chodzić i, i szukać tego pociągu. Jeśli przez yy, dwa miesiące w żywcu nie. Się nie po, ta, jeśli przez dwa miesiące w żywcu nie pojawi się pociąg widmo wypełniony niemieckimi żołnierzami, to znaczy, że nie istnieje. A no tak... to ja mam, tak, ja mam taką teorię od siebie, że, że e, on nie istnieje. <laughs> Ale to tylko ja. No okay. i z ciekawostek już schodzimy z tego mrocznego tematu. Z ciekawostek w październiku są specjalne imprezy halloweenowe, gdzie ludzie imprezują w pociągu widmo. Kurde, ale fajnie. Też bym w, chciała. W Ameryce wsiadasz sobie w taki pociąg i ten pociąg jest yy, zrobiony na pociąg widmo i sobie przez noc jeździsz po tam hrabstwie i imprezujesz, i nad ranem idziesz do domu. Ale fajna sprawa. A a propos pociągu w Widmo, to jeszcze powiem, nie spodziewałam się, że będę wiedziała coś na ten temat, ale, mój drogi, nie wiem, czy wiesz, że mamy takiego pisarza, znaczy mieliśmy, bo to był pisarz, który się urodził w 1887 i on już sobie zmarł w 1936, ale to jest jeden z takich bardziej znanych pisarzy, Horroru w Polsce. Gdzie takich nazwisk, no to nie mamy jakoś za bardzo dużo, przynajmniej takich super znanych i takich jakichś mainstreamowych, nie? Bo to nie jest raczej takie mainstreamowe medium w Polsce, ale ten. I on pisał. On ma cały taki tom, zaraz to znajdę, jak to się nazywa. Demon ruchu to jest taki cykl opowiadań osnutych wokół motywu pociągu i stacji kolejowej oh. ja czytałam kilka z tych opowiadań bo one już są w domenie publicznej i mogłabym je na moim tym e, podcaście który sobie od razu zrobię teraz taki placement, bo ja mam taki e, jakby side project który sobie robię, żeby się przygotować do nagrywania audiobooku z mojej książki e, piekielny hotel, polecam jak ktoś jeszcze nie czytał i mam sobie taki podcast, na którym raz na ruski rok wstawiam jakieś opowiadania, które czytam po prostu na głos, żeby sobie głos trenować. I planuję być może przeczytać jedno z tych opowiadań z tej serii. Ten podcast się nazywa Jakaś kryptyda na Spotify i na YouTubie. Na razie wstawiam karmille. To opowiadanie o wampirze. W każdym razie. Jeśli ktoś jest zainteresowany opowiadaniem o pociągu Widmo, to dajcie znać w komentarzach. To może się zbiorę i wybiorę któreś z tych opowiadań, bo są całkiem fajne. Takie pokręcone bardzo, ale faktycznie takie. No to jest dobra groza. Polska groza. Generalnie. I o pociągach. I o pociągach, tak jest. No, ten demon ruchu to jest właśnie o, o pociągu. Nie. Demon ruchu. Jest, jest, tam, jest tam opowiadanie o pociągu widmo, o stacji no no to mnie y, zaintrygowałaś teraz, ja chętnie no. bym przesłuchał twój odcinek o pociągu widmo no to się pojawi w takim razie bo to pociąg, pociągi widmo są dość taką ciekawą rzeczą y, co budzą jakby w... ja pamiętam jedną rzecz w dzieciństwie na komunie dostałem konsolę playstation 1 i na tej konsoli miałem grę Final Fantasy 6 I pamiętam, jak za dzieciaka, tak jak ten, yy, opowiadałaś o tym obcym, że nie ma właśnie tego uczucia mhm. odkrywania po raz pierwszy rzeczy, co nie? Tak. No to ja pamiętam, jak ja właśnie grałem w tego Final Fantasy 6 jako dzieciak, i byłem wczuty i, i lokacje naprawdę. Niektóre lokacje wiały taką grozą i pamiętam do dziś, że jest jedna taka lokacja, że twoja drużyna się rozdziela yy, tam i grasz każdym graczem trochę po kolei, tam masz 8 postaci i jeden trafia do przeklętego lasu i w tym przeklętym lesie przyjeżdża pociąg Widmo i jak ten pociąg Widmo przyjeżdża, to wchodzisz do tego pociągu i masz całą tą lokację z potworami i z duchami, że musisz przejść przez te upiorne wagony i tam duchy latają i walczysz z potworami i na koniec walczysz z tą lokomotywą <śkłodawę> jako, uh, 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 boss, jako boss y, ten, jako finałowy boss tej lokacji I, i się tak zastanawiam ja gram w bardzo dużo gier, ale temat lokacji pociągu widmo w ogóle nie jest używany. Jedyne co ja wiem, to chyba w Resident Evil Zero idziesz przez pociąg. Ten pociąg jest wypełniony Zombiakami. To nie wiem, czy można ten. Wiem, że są jakieś bardziej niszowe gry, bo pamiętam, że oglądałam sobie. Takie mniej znane, nie? Że oglądałam sobie na YouTubie, jak gość opisywał właśnie grę, w której jesteś. No, grasz jako osoba, która przychodzi przez nawiedzony pociąg, i jakby tam po kolei musisz zbierać jakiś klus i uciekać przed seryjnym mordercą, jakby takim, takim widmem, właśnie takim duchem. I przy okazji spotykasz duchy wszystkich jego ofiar po kolei i tam szukasz itemów, żeby rozwiązać ich jakby sprawy, przez które oni są trzymani w tym pociągu i żeby ich wypuścić. Także są no. czasami takie motywy. Na przykład jest też taka gra, która nazywa się Darkside Detective. Bardzo ją polecam, jest prześmieszna. To jest taka pikselowa, jakby point and click detektywistyczna gra. Takie puzzle po prostu musisz rozwiązywać. To jest takie totalne myślenie, jakby... Yy, spoza pudełka, nie? Out of the box thinking, jak to się mówi, że są rozwiązania takie bardzo nieoczywiste, typu na przykład musisz dać papiery, musisz je sfałszować, żeby wyglądały na stare papiery, a masz takie świeżo wydrukowane i na jednej z planż w ogóle, przez którą podróżujesz jest kubek herbaty i musisz sobie skojarzyć, że jak pójdziesz i zamoczysz te papiery w kubku od herbaty i one wyschną, to będą wyglądały jakby były stare. Tego typu rzeczy. Ale właśnie też była tam jedna taka, bo to jest tam kilka spraw, które musisz rozwiązać po prostu, nie? Jako ten detektyw i jego tam partner. I właśnie jedną z takich było, że... A bo jest tak jakby Dark Side to jest ich miasto, a jest też Bright Side. Ironicznie, które jest miastem takim jakby upside down jak ze Stranger Things, nie? Że takim jakby miastem duchów, gdzie wszystko jest odwrotnie. I tam są ich wersje, tylko takie totalnie odwrotne. Jakieś tam potwory i w ogóle. No, i było tak, że pociąg stamtąd jakimś studem przeszedł przez portal do naszego świata, a pociąg z naszego świata jakimś cudem przeszedł przez portal do tamtego, i trzeba było to jakby odwrócić, nie? Także cało jakby ta sprawa była łażeniem po, po takim pociągu widmo i gadaniem z różnymi duchami i tak dalej. Patrz, ile mi się przypomina nagle pociągowych mediów, co nie. <laughs> Przez ten odcinek otwieramy ten kącik filmowy. Jeśli chcecie sobie obejrzeć jakiś horror z pociągiem, to mi się przypomina nocny pociąg z mięsem. Tam o. może nie ma pociągu widmo, ale tam seryjny morderca w metrze ma swój wagon z mięsem. No i train, i to, train to busan, co nie? A, no i Train to Busan, tak, z no. zombiakami. Ale jest super. No, Train to Busan jest genialny. No. no i na koniec, na, na koniec, niektórzy ludzie y, proszą nas, żebyśmy zrobili odcinek o SCP. Y, zawsze omijamy ten temat, ale przedstawię Wam teraz, y, moi drodzy słuchacze i słuchaczki, moje ulubione SCP. Y, SCP-052 to pociąg typu R4 kursujący w nowojorskim metrze. Oficjalne zapisy wskazują, iż skład został wybudowany w roku 1932, a w roku 1975 został zlikwidowany i przeznaczony na rozebranie. Mimo to obiekt nadal pojawia się na torowisku AD w śródmieściu, na wysokości stacji na ulicy 59 Alei 8 w Nowym Jorku, bodajże. O godzinie 11:57 wieczorem każdej soboty pociąg znajduje się w perfekcyjnym stanie i oznaczony jest jako skład A. SCP-052 pojawia się w wyznaczonym czasie, otwiera drzwi i wpuszcza oraz wypuszcza, wypuszcza pasażerów przez około 5 minut. Następnie zamyka drzwi i znika. Większość osób, które weszły na pokład SCP-052 nie zostały odnalezione. Pasażerowie wychodzący z SCP-052 podają różne daty wejścia do wagonów, od roku 1976 aż po 2204. Ci z roku 2204. 200, 200, 200, 200, 200, 220, Jezu. Twierd <grym> twierdzą, twierdzą, że byli przekonani, iż skład był pociągiem specjalnym, kursującym podczas 300 rocznicy otwarcia systemu metra. Osoby te nie posiadają wiedzy na temat tego co się dzieje w pociągu. I SCP-052 jest to pociąg widmo. Który, jak do niego wejdziesz, to teleportujesz się w czasie. O kurde. To jest fajna koncepcja, że sobie wchodzisz na jednej stacji i zamiast przejechać te y, 13 km, to przejeżdżasz 13 lat do przodu, co nie? O kurde. I tym oto wątkiem zakończamy nasz wykład o pociągach widmo. Był bardzo interesujący. I może ja tak nazwę odcinek. Wykład o pociągu widmo. No, to jest bardzo dobry pomysł. Bardzo, po, bardzo. Ja, 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 już, ja już myślę o tym, jaką miniaturkę zrobię. Czy użyć tego takiego pociągu, z tej bajki Thomas the Train, tylko takiego strasznego. O. No, bardzo mi się podobał odcinek. Wreszcie zagłębiłem się, czemu pojawiają się duchy ludzi i czemu pojawiają się widma pociągów, ale już wiemy, że duch to jedno, widmo to drugie. No i też mamy widma statków, widma aut, widma samolotów, ale najbardziej moją ciekawość zżerały widma pociągów. Mariusz, nie chcę cię pospieszać, ale mamy 40 minut, aby nagrać następny odcinek. No. Pa pa! Pa!